Już wszystko jasne. Wiemy, kto zastąpi Krzysztofa Respondka. Te słowa łamią serce. Niedługo miną 3 miesiące od nagłej śmierci Krzysztofa Respondka. Kabaret Rak, w którym występował artysta, przekazał właśnie, że znalazł następcę nieodżałowanego aktora. Przy okazji Krzysztof Hanke we wzruszających słowach zwrócił się do przyjaciela. 22 grudnia wielkie poruszenie w całej Polsce wywołały smutne wieści o śmierci Krzysztofa Respondka. Aktor i artysta kabaretowy zmarł nagle w wieku zaledwie 54 lat. Respondek doznał zawału serca i trafił do szpitala. Przeszedł operację, ale lekarzom nie udało się uratować mu życia. Wiemy, kto zastąpi Krzysztofa Respondka. Te słowa łamią serce. Aktor był znany m.in. ze swoich występów w popularnym kabarecie Rak. Teraz przyjaciele artysty z kabaretu przekazali, że znaleźli jego następcę. Okazuje się, że nowym członkiem zespołu został Andrzej Kozłowski, znany z kabaretu pod Wewigroszem. To krakowski satyryk i aktor. Był również członkiem grupy Rafała Kmity. Występował także w programie Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo. Przyjaciel Respondka Krzysztof Hanke na Facebooku zaprosił widzów na pierwszy występ w nowym składzie, który odbędzie się w Rudzie Śląskiej. Przy okazji we wzruszających słowach zwrócił się do zmarłego kolegi. No cóż, dalej działamy. Krzysiu, wspieraj nas, napisał.